Szanowni Państwo, pragnę wyrazić w oświadczeniu poparcie kandydata pana Janusza Bodziackiego na burmistrza miasta Lubartowa w drugiej turze. W trosce o rozwój naszej małej ojczyzny, miasta Lubartowa, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze niezłomni oraz członkowie rodzin zrzeszeni w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lubartowie w pełni popierają program naszego miasta na następną kadencję. Program, którego realizacja stworzy jak najlepsze warunki życia dla każdego. Wierzymy i ufamy, że program ten zrealizuje kandydat na burmistrza miasta Lubartowa, pan Janusz Bodziacki, przy współpracy z Radą Miasta, bowiem jest doświadczonym samorządowcem czynionym w regionie i kraju. Podstawą działalności w samorządach pana Janusza Bodziackiego były i są wartości najwyższe. Dobro drugiego człowieka, patriotyzm, pracowitość, odpowiedzialność. Cechuje go bogata wiedza, uczciwość, pokora, dobro i szacunek dla każdego człowieka. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Lubartowie popiera kandydata na urząd burmistrza miasta Lubartowa, pana Janusza Bodzieckiego. Dziękuję.